około godziny 9.30 na telefon alarmowy było zgłoszenie, że w kamienicy przy ulicy Szabelnianej doszło do wybuchu gazu. Świadek widział, jak zapada się dach. Na miejsce natychmiast zostały wezwane katowickie służby, policja, straż pożarna, gazownicy, elektrycy, którzy podjęli akcję ratowniczą. No, w wyniku tego zdarzenia doszło do całkowitego zniszczenia jednego z mieszkań znajdującego się w tej kamienicy. W wyniku tego zdarzenia 20 osób łącznie zostało ewakuowanych z kamienicy. Z policyjnych ustaleń wynika, że osobą pokrzywdzoną w wybuchu butli gazu w mieszkaniu na poddaszu jest 83-letni mężczyzna. Mężczyzna z urazem głowy i poparzeniami drugiego stopnia został przewieziony do szpitala. Ten budynek będzie się nadawać jeszcze do zamieszkania? Mieszkańcy będą mogli do niego wrócić? Na chwilę obecną kierujący działaniem ratowniczym z ramienia Straży Pożarnej zadysponował na miejsce zdarzenia przedstawiciela powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, który po prostu będzie w stanie ocenić tutaj elementy konstrukcyjne tego budynku i stwierdzić, czy mieszkania sąsiadujące, no bo mieszkanie, do którego doszło do wybuchu, zostało całkowicie zniszczone, natomiast oceni sąsiadujące mieszkania pod kątem możliwości dalszego użytkowania. Usiadłam na fotelu, zaczęsło kamienicą, straszny huk, no i sprawdziliśmy, co się stało, prawda? Martwią się panie, że teraz nie będą miały panie gdzie wrócić? Znaczy, wie pan, no teoretycznie ten nasz budynek nie jest uszkodzony, nie ucierpiał w ogóle, bo to jest 81, to jest to środkowe wejście, natomiast na pewno chciałybyśmy wrócić do swojego domu. To jest miejska kamienica, znajduje się w zasobie KZGM, czyli Komunalnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Katowicach. My na miejscu oczywiście działamy, pracujemy, jest Wydział Zarządzania Kryzysowego, jest sztab kryzysowy, który na bieżąco reaguje na wszystkie potrzeby, jest autobus PKM-u, w którym osoby, które zostały ewakuowane, mogą się ogrzać. Nie mamy na razie żadnych sygnałów, aby ktoś potrzebował pomocy psychologicznej, ale psycholog jest w gotowości, gdyby jednak taka konieczność była. Czekamy na decyzję nadzoru budowlanego. Od tej decyzji będzie zależało, co dalej, czy mieszkańcy będą mogli wrócić do swoich domów, czy też nie. Jeśli nie, mamy przygotowane miejsca w hostelach dla osób, które będą takiej pomocy potrzebowały.